Wolnością jest dla mnie brak przymusu do zrobienia czegoś i wolność ogranicza mi szkoła i rodzice. Być człowiekiem wolnym to zachowywać się w ten sposób, żeby nie krzywdzić drugiej osoby. Wolność według mnie to muzyka, najczęściej której słucham, bo ona tak naprawdę wyraża mnie. Najbardziej wolny czuję się wtedy, kiedy nikt mi nic nie każe i mam własny wybór. Moim zdaniem wolność to jest możliwość życia wśród mądrych ludzi. A wolność to jest to, że możemy robić to, co nam się żywnie podoba. Wolność to dla mnie zrozumienie i akceptacja innych. Wolność, wyrażanie własnego zdania. Wolność jest to dla mnie, nie wiem, no szczęście. Jak człowiek jest szczęśliwy, to jest wolny. Wolność jest dla mnie tym, że żyję w wolnym kraju. Wolność to dla mnie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie czujesz bezpieczeństwa, coś cię ogranicza. Dla mnie wolność to jest możliwość pozytywnego wyboru. Pozytywnego dla mnie i dla innych. Myślę, że rozwijanie swojej pasji jest tutaj ważne. W moim przypadku jest to sport. To jest to, co daje mi wolność. Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się ograniczanie wolności drugiego człowieka. Moją wolność ogranicza dzwonek na lekcję. Wolność dla mnie to przede wszystkim odpowiedzialność za dokonywane wybory. Dla mnie wolność to wyrażanie siebie i swoboda wypowiedzi. Wolność to przede wszystkim wolność wyboru. I również wyboru w kategoriach dobra, w kategoriach zła. Wolność jest dla mnie po prostu robieniem tego, czego kochamy i robieniem tego bez względu na to, co inni myślą. Wolność traktuję jak przyjaźń. To jest coś, co lubię, co robię i wiem, że nikt mi tego nie zabierze. Dla mnie wolność to jest swoboda, możliwość codziennego podejmowania decyzji. Wolność jest wtedy, kiedy jesteśmy z ludźmi, z którymi chcemy być, których kochamy, kiedy robimy to, co kochamy. To wolność jest wtedy, kiedy ja chcę iść biegać i moja mama mi na to pozwala. Wolność to dla mnie jest oczywiście odpowiedzialność za to, co robię. A odpowiedzialność kojarzy mi się też ze szczęściem, bo człowiek wolny jest człowiekiem szczęśliwym, ma szczęście. To myślę rezultat godziwego, uczciwego, pełnego miłości życia.